zakładka ochrona fizyczna i tutaj jest kilka jakby rzeczy. Punkty identyfikatory, tutaj dodajemy konkretny punkt, czy to będzie punkt RFID, czy to będzie punkt NFC, to jest jakby wszystko jedno. Mamy tutaj możliwość, mamy możliwość odczytania z urządzenia, czyli jeśli mamy przypisany do obiektu konkretnie na przykład aplikację Patrol, to w tej chwili w momencie odczytania jakiegoś punktu dostaniemy tutaj jego numer identyfikacyjny i nazwę. Nasza aplikacja Patrol umożliwia odczytywanie punktów NFC w każdym trybie, nawet bez zalogowania, o czym Państwo pewnie wiecie, też takiego naszego krótkiego tipsu, albo ten tips się niedługo pojawi, więc jakby mamy tutaj możliwość bez zalogowania. Robimy sobie później trasę obchodów. Jeśli mamy trasę obchodów, to możemy sobie zrobić trasę dzienną, trasę nocną, tutaj umieścić punkty, nie sprawdzać bądź sprawdzać kolejność punktów, wybieramy wtedy po prostu tutaj z punktów, które gdzieś tam są przypisane do konkretnego obiektu. Mamy możliwość tych tras zrobienia kilku, ponieważ dalej przechodzimy właśnie do harmonogramów tras. Jeśli mamy harmonogram, no to właśnie tutaj jest taka rzecz, że mamy konkretną trasę, no i ten harmonogram to może być właśnie cała doba, w godzinach pracy, po godzinach pracy. Tutaj możemy sobie już te harmonogramy ustawić, jak nam pasuje. Znowu, powtarzanie co? Czyli jeśli będziemy mieć obiekt, który będzie pracował od, nie wiem, 19 do 7 rano, możemy sobie ustawić co 180 minut, wtedy ten harmonogram jakby zostanie podzielony, ten odcinek czasowy na przykład 180 minut i w tym momencie co 3 godziny będzie w takim odcinku 3-godzinnym muszą być odbite punkty. Margines czasowy to jest podobnie jak w wideoobchodach zdarzenie przy odczycie pojedynczego punktu. I tu jest właśnie też bardzo mocna strona SafeStara, ponieważ możemy określić, jak ma zachować się system w momencie, kiedy będzie zdarzenie przy odczycie pojedynczego punktu. Informacja wpadnie nam tylko gdzieś w historię obiektu i nic więcej. Zdarzenie przy odczycie wszystkich punktów, może nam wpaść dodatkowa informacja, że poprawny odczyt wszystkich punktów. Ale teraz zdarzenie przy braku odczytu pojedynczego punktu, to możemy też mieć informację, jeśli chodzi o to, że mielibyśmy kilka punktów, dostaniemy informację, że brak odczytu punktu 1, 6 i 9, a jakby dodatkowo w informacjach. I teraz, i tu już mamy tak, zdarzenie przy niekompletnym odczycie punktów. To możemy ustawić na przykład jako powiadomienie bądź ostrzeżenie na konsoli, czy oczywiście jako alarm, ale to jest niekompletny odczyt punktów. Czyli powiedzmy szedł człowiek, odbił kilka punktów, ale nie odbił wszystkich. Z różnych powodów. Nie dotarł, ukradli punkt, nie chciało mu się. No, sami wiecie, jakie są tutaj różne powody. I w tym momencie nie mamy jakby wszystkich, ale jakieś mamy. To w tym momencie możemy sobie ustawić, że to będzie po niekompletnym odczycie punktów. Natomiast tutaj mamy już zdarzenie przy braku odczytu wszystkich punktów. Czyli żaden z punktów nie został odbity, bo pracownik nie poszedł, zepsuło mu się urządzenie, no z różnych powodów wszystkie punkty. Możemy to wystopniować.